Dzień dobry, witam Państwa na debacie. Chciałam najpierw przybliżyć, co nas czeka, ponieważ tak jak wspomniała Ilona na początku, przygotowaliśmy pewną niespodziankę. W agendzie mieli Państwo zaznaczone, że debata będzie długa, taka stabilna, powiedziałabym, 2,5 godziny, że będą Państwo tylko siedzieć i słuchać. Niestety będzie inaczej. Zdecydowaliśmy, że debatę skrócimy. Będzie trwała ta pierwsza część plenarna z udziałem naszych wspaniałych gości godzinę 20, a potem zrobimy dwie równoległe mini debaty grupowe. Wszystko po to, żeby Państwo wyszli stąd jeszcze z większą ilością informacji, pomysłów i poruszyli więcej tematów niż tylko ten jeden. Dobrze? Ja będę w międzyczasie dawać logistyczne informacje, ale myślę, że teraz najważniejsze, żebyśmy się skupili na merytoryce i przeszli do pierwszej części debaty plenarnej z udziałem gości. Wspomniałam, będzie trwała godzinę 20. I pytanie, czy taka temat, który byśmy dzisiaj chcieli tutaj z Państwem omówić, nie wiem, kłócić się chyba nie będziemy, ale raczej będziemy żywo dyskutować, mam nadzieję, na temat, jak planować finansowanie swojej organizacji, przepraszam, jak się starało, różnicując źródła finansowania. Zaraz o tym więcej, zaraz o tym, jakie mamy zasady, ale najważniejsze, żebyśmy przedstawili naszych gości. Widzę, że ze strony naszych gości z Niemiec jest z nami tylko pani Miriam, tak? Więc przedstawię po kolei, dając pierwszeństwo gościom z zagranicy. Pani Miriam Wagner-Long z Niemieckiego Stowarzyszenia Fundraisingu ukończyła zarządzanie organizacjami non-profit. Od kwietnia 2014 roku jest wiceprzewodniczącą Niemieckiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Swoje zainteresowanie fundraisingiem rozwinęła w USA, gdzie pracowała z organizacjami non-profit przez 7 lat. Oddolne inicjatywy oraz wydarzenia wzmacniające relacje z darczyńcami, tak zwane fundraising, jest jej specjalnością. Zarządza działem non-profit w agenturze Zirgenau GmbH. Zgadza się? Witam. Widzę, że muszę się Państwu przyznać, stała mi się rzecz straszna. Mianowicie mam wykasowaną Twoją notkę, Martyno. To niestety moja nocna praca, przepraszam, muszę się do tego przyznać. Więc bardzo Cię, Martyno, poproszę, żebyś się przedstawiła sama. Bardzo Cię przepraszam za to. Już tutaj chwilę na początku byłam przedstawiona, ale mogę się jeszcze raz przedstawić. Martyna Żak, prowadzę od 3 lat Instytut Fundraisingu. Przez 6 lat pracowałam w Stowarzyszeniu SS Wioski Dziecięce w Polsce. Tam pełniłam funkcję dyrektora do spraw fundraisingu i marketingu. Oprócz tego w międzyczasie dla SOS Children Villages International pełniłam też funkcję konsultanta do spraw kampanii zintegrowanych, gdzie doradzałam fundraiserom z innych krajów, z Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie jak prowadzić skuteczne kampanie pozyskiwania darczyńców indywidualnych. Dziękuję. Witamy. Powitamy również Rafała Kurskiego, którego już wszyscy tutaj poznaliśmy. Jest prezesem grupy INSPRO i INSPRO, czyli Instytutu Spraw Obywatelskich, społecznik, przedsiębiorca, innowator. Od 1995 roku zajmuje się innowacjami społecznymi, politycznymi i biznesowymi. Rafał jako jedyny dostarczył mu wyjątkowo krótki bio, bo to wszystko, co o sobie napisał. Więc ja dodam jeszcze, że jest coachem, bardzo wnikliwym obserwatorem i chętnie podejmuje decyzje o zmianach. Witamy. Powitajmy też pana Franciszka Niemeckiego, Gnieszka Fundraising Advisors i również Towarzystwa Biznesowego. Pan Franciszek jest prezesem Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego. Co tydzień prowadzi spotkania z 3 grup networkingowych dla przedsiębiorców. W
pracy fundraisera ceni sobie 10-letnie doświadczenie z działalności w różnych organizacjach pozarządowych. Razem z zespołem Gnieszka Fundraising Advisors, największej w Polsce profesjonalnej agencji fundraisingowej, dla swoich klientów zebrał już 4 miliony złotych. Pan Adam Bakalarz, coach i szkoleniowiec, pasjonat rozwoju osobistego, w Polak Potrafi odpowiedzialny za sekcję B2B, partnerstwa, prywatnie pan nowych technologii. Witamy. Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. W roku 2006 Robert zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które jest obecnie największą narodową organizacją fundraiserów od Odry po Ural. Przez 6 lat był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, wykłada fundraising na 3 uczelniach, prowadzi szkolenia i konsultacje. Wierzy, że filantropia zmienia świat na lepszy. Witamy. Ja również przedstawię się Państwu, ponieważ robiłam to zazwyczaj w trzeciej osobie, więc o sobie też powiem w trzeciej osobie. Sylwia Kobayashi, pracownia Sentio, coachingu i fundraisingu, coach, doradca i fundraiser, prowadzi pracownię Sentio i pomaga polskim organizacjom budować dobre strategie fundraisingowe i co ważniejsze, wdrażać je w życie. Wierzę, że organizacja każda w Polsce musi ostatecznie zwrócić się do darczyńców indywidualnych i do biznesu i wierzę, że polskie NGO-sy mogą być bogate i robić to, co chcą. Dziękuję. Więc poznaliśmy już wszystkich naszych gości. I pytanie, które tutaj jest wyświetlone przed Państwem, czy ono jest dla Państwa interesujące? Dla kogo proszę podnieść rękę? O, ta druga fala się pojawiła za chwilę. Może jak wyjaśnimy, o czym mówimy i troszkę o tym głębiej porozmawiamy, to będzie. Wydaje mi się, że to w ogóle taki temat powstał, myślę, że na każdej z sesji, które Państwo prowadzili i dotykało i dotykaliśmy tego tematu. Zanim zadam pytanie już gościom i będziemy czekać na to, co powiedzą nam, chciałabym jeszcze króciutko zaprezentować takie zasady i zapytać Państwu, czy to Państwo odpowiada, czy w ten sposób możemy pracować, ewentualnie proszę o dodanie czegoś, co dla Państwa jest ważne. Debata ma przynieść nam wnioski. To znaczy ja będę skrzętnie notować najważniejsze wnioski i pozwolę sobie podsumować na koniec. Dobrze? Chciałabym, żeby Państwo wyszli stąd z pewnymi pomysłami, przemyśleniami czy odkryciami wręcz. Po drugie, zapraszam wszystkich, żeby szanować odmienny punkt widzenia. Są osoby, które mogą mieć naprawdę zupełnie inne zdanie na dany temat i to dobrze, uszanujmy to. Prosimy gości, Państwa tutaj, o wypowiedzi nie dłuższe niż 2-3 minuty. Czy możemy się umówić na jakiś gest, nie wiem, ja pomacham, dobrze? I do Państwa również będę machać, jeśli Państwo będą zabierać głos, a bardzo liczymy na to, czyli chcemy Państwa zaprosić do zabierania głosu w trakcie trwania debaty. Myśleliśmy o tym, ojej, dziękuję bardzo, dostałam profesjonalną. Ostateczna jest to. Dobrze, ostateczna, tak. Najpierw machanie, potem... To nie wygląda w teletubbie, ale jakoś podobnie. Dobrze. Także bardzo Was, Państwa, zachęcamy do głosu, wstać do pytań, do dyskusji. Jednak proszę podnieść rękę, dobrze? Ja wtedy będę, mam nadzieję, widzieć wszystkich i zapraszać Państwa chętnie do tego. Bo to jest też ważne, żeby do mikrofonu, tak? A powiedz właśnie technicznie, gdzie mamy, czy mamy drugi mikrofon? Tak, mikrofony są na stole. Dobrze. A jest ktoś, kto będzie nam pomagał w tym? Ja. Dobrze, świetnie. Pani Karolina będzie nam pomagać. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dyskusja zawsze powinna się rozpocząć jakimś wprowadzeniem, bo w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ja pozwoliłam sobie takie krótkie wprowadzenie dla Państwa zrobić. Dla Państwa, dla gości, myślę, że dla gości nie będzie to dużym zaskoczeniem. Może dla Pani z Niemieckiego Stowarzyszenia Fundraisingu będą to pewnie dodatkowe informacje o polskim rynku, a dla Państwa zobaczymy, czy to Państwa zdziwi, czy nie. Rynek NGO w Polsce.
którego znam, a znam go od 10 lat, aktywnie na nim działam, ale przyjrzałam się teraz najnowszym badaniom. Te badania, które Państwu tu prezentuję, to są badania Stowarzyszenia Klon i Jawor, dostępne oczywiście na portalu ngo.pl z roku 2012. I one mówią, że nasz rynek składa się mniej więcej w tej chwili, rozumiem, że poradzimy sobie z tym, czy ja mam to zapisać? Dobrze. Jest szeroki, bo mamy 83 tysiące organizacji, czyli więcej niż w roku 2010, kiedy było wykonywane poprzednie badanie. 72 tysiące to są stowarzyszenia, 11 tysięcy to fundacje, czyli dużo, prawda? Średni budżet polskiej organizacji to, uwaga, 18 tysięcy złotych. My później na pewno się odniesiemy. Pani Miriam, 18 tysięcy złotych, czyli tak, no i zasłuchajcie, 4,5, nie, nawet mniej, 3,5 tysiące euro? 4 tysiące euro, tak, rocznie. Także tak wygląda nasza rzeczywistość. Oczywiście trzeba zauważyć, drodzy Państwo, że to jest oczywiście arytmetyka i to jest średnia. Około 60% organizacji jest aktywnych, no ale średnio liczy się ze wszystkich organizacji, które są, prawda? Więc bierzmy na to poprawkę. Średnio organizacja w Polsce zatrudnia 3 osoby. 55% organizacji płaci za pracę, płaci w jakiejkolwiek formie, ale tylko 39% ma stałych pracowników. Jeśli Państwo na co dzień się stykają, nie wiem, z kimś, u kogo Państwo coś kupują, zamawiają, to chcą Państwo, żeby to były świetne, przeszkolone, profesjonalne, odpowiedzialne osoby. A w Polsce bardzo często myśli się, że w NGO-sach to wszyscy powinni oczywiście z pełnym sercem, zaangażowaniem 24 godziny na dobę, ale za darmo pracować. Taka jest nasza rzeczywistość. 5% organizacji posiada roczne budżety powyżej 1 miliona złotych. I dysponuje, i te 5% organizacji dysponuje 60% pieniędzy, które mają do dyspozycji organizacje w sektorze. Mogę się zapytać, kto z Państwa, która organizacja jest w tych 5% na sali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reszta, rozumiem, to są organizacje, które mają mniejsze budżety. To jest dla nas też bardzo, bardzo ważna informacja do tej dzisiejszej dyskusji, tak? Przepraszam, ale po prostu ta myszka tutaj nie wiem, w którą stronę. To jest, myślę, nie tylko moja diagnoza. Ten rynek jest dotknięty grantozą. Przepraszam, pani tłumaczki, nie wiem, czy przetłumaczą grantozę, ale miałam to powiedzieć wcześniej. Grantoza. Mają Państwo takie wrażenie? Czego mają Państwo granty? Jak to jest? Kto jest za grantozą? Kto uważa, że jesteśmy dotknięci grantozą? Super. To dobrze. To jest dobry punkt wyjścia do tej rozmowy. Blisko 40% organizacji pozarządowych, 40% budżetu sektora to finansowanie publiczne, krajowe. Ja przyglądałam się tym danym, nie wiem do końca, badający zgubili gdzieś 10%. Wydaje mi się, że 10% to jest 1% podatku. Ale 40% pieniędzy sektora pochodzi z pieniędzy publicznych w Polsce. 27% to środki z Unii Europejskiej. Darowizny, uwaga, sumując wszystkie, indywidualne i instytucjonalne, to 10% budżetu sektora. Będziemy pytać tutaj, szukać takiego modelu, będziemy pytać też nasze koleżanki z Niemiec, jakie te proporcje są w innych krajach i do jakiego modelu my w ogóle powinniśmy dążyć. No i już taka jedna z ostatnich rzeczy. Połowa organizacji korzysta mniej więcej niż z dwóch źródeł finansowania. Zwiążę się na to, o czym mówił też Rafał, o tych 5 źródłach. Dobrze. Słuchajcie Państwo, i już przechodzimy do rozmowy, tylko tak jak zresztą na warsztatach mówiliśmy, warto wiedzieć, o czym mówimy. Jeśli mówimy o źródłach finansowania, to żebyśmy byli w tym samym miejscu, o czym mówimy. Z mojego punktu widzenia, jeśli jest inaczej i ta myszka nie działa, ja ją oddziałam, dobrze? Z mojego punktu widzenia organizacja ma trzy główne, wielkie
nie wiem, grupy, do których może dotrzeć i prosić o pieniądze, to są darczyńcy indywidualni, korporacyjni, instytucjonalni. No i w tych instytucjonalnych mamy bardzo dużo różnych podgrup, prawda, bo to są i unijne, i publiczne, polskie. No i ma jeszcze, po prostu ta myszka mnie ma działalność gospodarczą, która nie jest stricte fundraisingiem, ale jest również źródłem utrzymania, może z tym fundraisingiem korelować. Tak, żebyśmy mieli tak naprawdę wszystko. Czy Państwo się z tym zgadzają? Czy ktoś chciałby ewentualnie uzupełnić jakieś źródło? Mówię tutaj do naszych gości głównie. Kapitał żelazny. Przepraszam? Kapitał żelazny jeszcze. Ale skąd się bierze? Właśnie dobrze, Martyna to pyta. Skąd? No, czasem się bierze, są takie organizacje jak Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która no, ma gigantyczny kapitał żelazny i rzeczywiście, ale takich organizacji jest niewiele w Polsce. Dla mnie to jest jakiś rodzaj ulokowania pieniędzy bardziej niż, niż sposób ich pozyskania. No dobrze. Tyle mojego wstępu. Oddaję głos Państwu. Proszę o ogień w pytaniach i rozmowach, ale też o dyscyplinę. I żeby zacząć, chciałabym najpierw, później proponuję tutaj robić to tak, jak będą padać pytania. Ale najpierw chciałabym poprosić naszych gości, każdego po kolei, o wypowiedź na taki temat. Zacznijmy od najprostszego. Co daje organizacji pozarządowej wybór różnych źródeł finansowania. Co to jest dla organizacji, co może dać? Możemy tak po kolei? Zapraszam Cię, Martyna, i wszystkich będę prosiła. Pytanie jest z jednej strony proste, z drugiej trudne, ale tak w skrócie dla mnie to jest po prostu możliwość rozwoju, długofalowego planowania działań i no chyba to jest, tak mi się wydaje, najważniejsze, no bo bez tego właśnie ta grantoza powoduje, że działamy tak jak biedny Polak od pierwszego do pierwszego i nie można nic zaplanować, nie można nic przewidzieć i w sumie może nie do końca robimy to, co chcemy, tylko to, co powinniśmy, co pasuje grantodawcy. Czyli to też bardzo ogranicza tak naprawdę organizację i jej rozwój. A dla mnie fundraising to jest to, co nam daje tą przestrzeń, tą możliwość decydowania, ale także właśnie stabilizację finansową na wiele lat do przodu. Już nie będę tutaj wchodzić w techniki, ale głównie na tym to polega, żeby właśnie sobie dać tą możliwość uzyskiwania przychodów przez lata, a nie myślenia tylko od do, tak? No ja powiem przewrotnie, że wolność, tak? Wolność wyboru. Mówi się, że jak ma się jedną opcję, to jesteś zniewolony, jak masz dwie, to masz dylemat, jak masz trzy, masz wybór, ale dopiero jak masz cztery, to jesteś wolny. Ja skupię się na swoich wypowiedziach na temacie crowdfundingu, bo na tym się znam. Myślę, że przy wyborze tej metody pozyskujecie nie tylko finansowanie, tak? Nie będziemy o tym jeszcze rozmawiali, ale crowdfunding to jest wypadkowa różnych sił, na którą składają się różne aspekty. Finansowy jest tylko jednym z nich, więc co daje Państwu wybór crowdfundingu? Dużo innych ciekawych aspektów pozafinansowych. To z kim przestaje, takim się staje. Wyobraźmy sobie organizację, która przez 10 lat ma tylko granty i spotyka się tylko z urzędnikami, bywa tylko na spotkaniach informacyjnych dotyczących dotacji. Umie tylko wypełnić i rozliczać formulary. No, jak będzie zarządzana taka organizacja? To będzie quasi urząd. Gdzie inspiracja dobrymi rozwiązaniami w zarządzaniu, w rekrutacji, w docenianiu ludzi? W urzędach tego wszystkiego nie ma. A wreszcie gdzie kontakt ze zwykłym człowiekiem, który dopiero wie, ile kosztuje bochenek chleba i o tym z nami rozmawia? A najciekawszy dla mnie jest kontakt z ludźmi, którzy byli kiedyś naszymi beneficjentami, a dzisiaj są naszymi darczyńcami. I takie kontakty zróżnicowane są tylko wtedy, kiedy potrzebujemy od nich wszystkich pieniędzy. Dziękuję.
Ich glaube, meine Vorredner haben eigentlich auch schon viel gesagt, was ich auch für Deutschland sagen kann. In Deutschland sind es weniger, sind es auch viele Grants, aber da besteht auch wahrscheinlich die Abhängigkeit zum direkt Marketing, direkt Mailing. Meine Kollegin Becken kann man gerne ergänzen, wenn es noch was ergänzen gibt. Wichtig ist aber die Abhängigkeit. Wenn ich nur aus einer oder maximal zwei Quellen meine Spender, meine Förderer schöpfe, mache ich mich unwahrscheinlich abhängig. Das heißt, viele der Organisationen, mit denen ich auch gemeinsam zusammenarbeiten, die arbeiten nicht nachhaltig, einfach aus dem Grund heraus, dass sie die Ressourcen, die Kapazitäten nicht haben. Wobei sie schon früh anfangen sollten, das Ganze zu diversifizieren. Und oftmals denke ich gerade Organisationen passiv in diesem Falle, weil sie Angst haben zu investieren. Und das ist so genau diese Spanne. Ich muss investieren in mehrere Kanäle, gleichzeitig weiß ich aber, ich muss auch mit dem entsprechenden Haushalt und darf nicht investieren. Und ich denke, das ist auch so ein Spannungsfeld, dass wir heute nochmal diskutieren sollten, wie weit darf ich investieren, weil Diversifikation hat mit Investitionen zu tun. Na przyszłość muszę pamiętać, żeby siadać bliżej prowadzącej, bo jak się każdy powie, to na koniec już trzeba wymyślić. Więc nie będę wymyślał, tylko rozwinę po prostu pewne wątki, które tu się tutaj pojawiły. W biznesie jest takie badanie, takie pojęcie, że jeżeli mamy klienta, którego dochód przekracza 20% zysków naszych firmowych, to jest to sytuacja poważnego zagrożenia dla stabilności firmy. Mi się wydaje, że świat trzeciego sektora powinien coraz więcej czerpać ze świata biznesu, bo tam się po prostu można dużo nauczyć. Ludzie ryzykują swoim majątkiem osobistym, swoim życiem zawodowym. I dlatego dywersyfikacja jest ważna, bo może dać poczucie stabilności. Może też dać przejście z pewnego poziomu, powiedziałbym, dziadostwa na poziom sensownej działalności, ponieważ musimy zbadać naszą ofertę na rynku, zobaczyć, czy to, czym się zajmujemy, w różnych miejscach znajduje swoje jakby odzwierciedlenie. To jest to, o czym też Robert powiedział, że jeżeli na przykład będziemy tylko z grantów czerpać, to może nastąpić pewne wypaczenie samej idei organizacji. Czyli nagle siostry zakonne staną się osobami zajmującymi się walką z wykluczeniem społecznym. Gdzieś tam zaczniemy tutaj na pomowie grantowej tracić różne nasze priorytety, nasze cele, naszą misję. To ja powiem o tym, że takie różne źródła dają większe prawdopodobieństwo na to, żeby nasze marzenia związane ze służbą społeczną się po prostu spełniały. Czyli nic odkrywczego, ale myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, gdzieś ma swoje korzenie i wie, że duża zmiana społeczna po iluś latach, ja przynajmniej takie mam doświadczenie, taką refleksję, że jak ktoś ma duże ambicje a propos związane ze zmianą społeczną, to widzi, że tylko do pewnego momentu może bawić się w swoje społecznikowskie pchanie autobusu, w którym siedzi, w którym jest organizacją. Bo w pewnym momencie, szczególnie jeśli idzie ten autobus pod górkę, no to potrzebna jest benzyna. Bo inaczej z samego pchania się nie da. Więc to różnicowanie daje też taką, tak jak powiedziałem, większą szansę na zmianę społeczną. A z drugiej strony też tak sobie pomyślałem, kilka lat temu myślałem o tym, a propos Greenpeace'u, nie wiem, czy ktoś jest z Greenpeace'u, który jest nakierowany na to, żeby pozyskiwać środki od indywidualnych darczyństw, czyli tam nie ma grantów, rządu i tak dalej. Ale wtedy kiedyś miałem taką refleksję, że oni są wikłani w myślenie, że na przykład nie mogą kwestionować rozwoju motoryzacji masowej, indywidualnej. No bo wtedy zwiększyłoby się prawdopodobieństwo, że nie dostawaliby pieniędzy od darczyńców indywidualnych. Więc pewne tematy muszą omijać. Więc kończąc, moim zdaniem zróżnicowanie daje szansę na podejmowanie trudnych wyzwań, zmian społecznych i politycznych, tym organizacjom, które takie zmiany chcą wprowadzać w Polsce. Dziękuję bardzo. Myślę, że dużo Państwo tutaj powiedzieli.
ta niezależność przebijała się bardzo mocno. Ona na każdym etapie organizacji się odzywa. Kto z Państwa, będę wdzięczna za podniesienie ręki, czuje, że organizacja jest niezależna i spełnia ten obszar misji, który Państwo by chcieli? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, pięć osób. Niedużo. Czyli rozumiem, że choroba pod tytułem grantoza gdzieś tutaj między nami krąży. Dobrze, ponieważ chcemy, żeby Państwo wyszli z wnioskami. To było takie wprowadzenie i ogólne opowiadanie. A teraz chcemy, żeby Państwo już troszeczkę głębiej zdali sobie sprawę, co znaczy dla organizacji, nie wiem, zainwestowanie, wejście w różne źródła pozyskiwania funduszy. Ale zanim to pytanie zadam, jeszcze mam pytanie, czy do tego pierwszego Państwo mają jakieś komentarze? Czy ktoś z sali chciałby zabrać głos? Ok. To teraz proponuję odejść już od takiego łańcuszka, tylko po prostu bardzo serdecznie Was proszę, żebyście zgłaszali się i zabierali głos, dobrze? Może najpierw poprosiłabym jednak o wypowiedź kogoś z Polski, żeby nie narzucać tego punktu widzenia bardzo doświadczonego kraju, jakim są Niemcy, tylko żebyśmy sprawdzili tutaj, co my w Polsce myślimy o tym, z czym łączy się dla organizacji na przykład uruchomienie źródła fundraisingu od darczyńców korporacyjnych. Patrzę na Ciebie. Co to znaczy? To znaczy, może najpierw zacznę, z czym łączy się, no z tym, że trzeba zatrudnić osobę, która się do tego nadaje, bo od razu powiem, że to jest specyficzne stanowisko, zresztą też mówiłam to przy moim warsztacie. Dla mnie, z mojego doświadczenia, jest to osoba bardzo blisko handlowca. Raczej chodzi mi o metody pracy, tak? To są spotkania. Uważam, że najskuteczniej pozyskuje się pieniądze poprzez bezpośrednie spotkania z ludźmi biznesu. I dopiero na takim spotkaniu można, no tak jak tutaj mówiliśmy, budować relacje, ale też skutecznie, też przepraszam za słowo, sprzedać naszą misję. Ja bardzo podchodzę do fundraisingu biznesowo i tak dlatego latam takie sprzedażowe, marketingowe tutaj zdania. Natomiast dla mnie właśnie jest to osoba, która będzie w terenie, która będzie u potencjalnego sponsora czy darczyńcy korporacyjnego i będzie z nim rozmawiać, będzie z nim też negocjować, bo po drugiej stronie mamy ludzi przeszkolonych w tym i często właśnie osoby pracujące w organizacjach pozarządowych nie mają tej wiedzy i umiejętności, jak negocjować takie warunki, jak rozmawiać. I często sprzedają się za tanią, tak bym powiedziała. Czyli oprócz handlowca, negocjator. To znaczy, to już... Ja wiem, że to jest zamiera, tak, ale żeby zrozumieć na przykład z umiejętnością negocjacji. Tak, dokładnie. Czyli na pewno bym tutaj stawiała na odpowiednią osobę w zespole, która też ma jakieś doświadczenie po drugiej stronie w biznesie i wie, czego może od nich oczekiwać, bo właśnie często organizacje za mało oczekują od firm i za tanio sprzedają swoją markę i tą misję. Z tego powiedziałam na początku. Dziękuję. Miriam, bardzo proszę. Dazu, was auch sehr wichtig ist, ich hatte mal in einer Organisation zusammengearbeitet, die hatte die Möglichkeit, bei Microsoft zu sprechen, vorzusprechen auf der Vorstandsebene. Und als sie dann gefragt wurde, was wollen Sie denn, sagte die Dame, 50 Euro. Also ich gebe Ihnen da recht, weil man braucht dann wirklich auch nicht nur die Person, die verhandeln kann, sondern auch wirklich die Person, die von vornherein sich vorbereitet hat, das Projekt definiert hat. Und aber auch das entsprechende Budget an das Unternehmen anpasst. Und das ist so ein rundum all-out Fundraiser. Rozumiem, że wniosek jest taki dla nas z zanotowania, że to jest osoba, która powinna mieć pewną wizję i mierzyć wysoko i być gotowa do takich dużych rozmów. Tak? Tak, tutaj dodaję Martyna, umieć wiedzieć.
powiem, że wiąże się z chęcią. Z chęcią oczywiście popartą, gruntowną analizą. Natomiast w momencie 3,5 roku temu, kiedy startowaliśmy z Polak Potrafi, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak chłonny będzie to rynek. Nie wiedzieliśmy, czy Polska jest gotowa na crowdfunding, czy ludzie będą w stanie płacić za ideę, za produkt, którego jeszcze nie ma. Okazuje się, że są skłonni płacić, są skłonni płacić hojnie. I okazało się, że zaczynają interesować się tym bardzo duże firmy. To właśnie w kontekście korporacji. My sami współpracujemy m.in. z Polskim Lotem, z Balance, z bardzo znanymi globalnymi markami. Natomiast okazuje się, że bardzo często nasi projektodawcy, czyli potencjalnie wy, nie macie pomysłów na to, co możecie takiej korporacji zaoferować. Ona chce was wspomóc, ona chce za pośrednictwem tych nagród, jak to już mechanika crowdfundingu, natomiast te świadczenia wzajemne, które występują, które musicie zaoferować w zamian za wsparcie finansowe, muszą być również dla takich sponsorów przygotowane. W momencie, kiedy rozmawiamy z wami, okazuje się, że nie macie zupełnie na to pomysłu, że właśnie sprzedawanie się za tanio to są jakieś rzędy 100-200 zł, natomiast nagrody dla sponsorów, te 3, 4, 10 tysięcy, leżą, tak? Więc może warto pomyśleć, co tak naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować firmie, która chce płacić. Czyli już teraz przekazujemy głos właśnie Robertowi, ale rozumiem, czy ten wniosek jest taki, że mamy się powiedzieć, czego chcemy najpierw i mieć ofertę. Mamy w Krakowie stowarzyszenie Usie Mapy i codziennie przejeżdżam koło ich siedziby i patrzę przez ostatnie lata, jak to się rozwija. Najpierw sobie wyremontowali kamienicę, potem podświetlili każde okno osobno, potem zrobili przestrzenny neon z logo, podobny zresztą do Siemensa. Potem zrobili metaloplastykę na bramie. Ogólnie bawią się tą siedzibą i całym swoim wizerunkiem. A potem pojechałem do jednej fundacji bankowej i prezeska mówi tak. Ten ksiądz Augustyński, on się tak zachowuje korporacyjnie, jakby był szefem jakiejś dużej firmy. No ale daliśmy mu tam paręset tysięcy, bo on dobre rzeczy. To oznacza, że jeżeli nie zadbamy o wizerunek, to oni nie będą chcieli w tym brać udziału. Ale jest też przesada, czyli raz siedziałem w jednej debacie obok szefa marketingu Paul Farm. I on mówi tak, to mnie żenuje. Przychodzą organizacje pozarządowe i udają, że są firmami albo agencjami reklamowymi. I obiecują mi rzeczy, na których się w ogóle nie znają. Oni są od innych rzeczy, powinni to zrozumieć i mówić o tym, co jest ich domeną, a nie naszą. Od reklamy to my mamy firmy i agencje reklamowe. A więc tutaj trzeba inwestować w ten wizerunek, ale ciągle nie może być wizerunek korporacyjny, jak widzimy, prędzej nam dadzą niż nie. Bardzo ważną rzecz, Robert, poruszyłeś. Ona się pojawia też w pracy z różnymi organizacjami, prawda, że bardzo często jesteśmy agencją PR-ową. I to jeszcze taką agencją PR-ową, która rozlicza się na poziomie, że za salę wydaliśmy 378,50. I dajemy to darczyńcy i bardzo się sprzętnie spowiadamy z tego. Tak nie może być, prawda? Czyli rozumiem, że wnioski są takie, że wiąże się z wizerunkiem, ale wiąże się też z wyjściem z roli agencji PR-owej i robieniem tego, na czym się naprawdę znamy. A chciałabym na chwileczkę na tym wizerunku i Robercie odpowiedz mi, jeśli pragniesz lub ktoś z Państwa, też zachęcam. Jak ważna jest marka? Znajomość, to czy jesteśmy duzi. I pytanie, oprócz tego jak ważna, to czy małe organizacje bez marki mają szansę pozyskać pieniądze z biznesu? No dobrze, to muszę jakoś sobie poradzić z tym pytaniem. I ja będę starał się też może trochę przesadnie kontestować to, co klienci powiedzą, bo wtedy się robi jakaś dyskusja. Nie będziemy sobie potakiwać, tylko coś się... Nie, Roberto nie leży. On wie, gdzie mieszka, ale... Generalnie można powiedzieć, że siedzimy tutaj i fajnie się tego słucha. Marka, znana, firmy, które chcą nam dawać pieniądze, ludzie, którzy czekają na właściwe tabelki i chcą nam przydać kilkaset tysięcy złotych. Na pewno jak każdy z nas sięgnie pamięcią wstecz, to przypomni sobie te 50 ofert wysłanych bez odpowiedzi, te ileś tam set spotkań i tak naprawdę poczucie często takiej bezsilności i beznadziei w relacjach z biznesem i korporacjami. I przewrotnie mogę powiedzieć, że są firmy, które dadzą nam pieniądze pod jednym warunkiem,
że nigdy w życiu nikomu nie powiecie, że oni wam termin zadali. Bo prezes, jak wy mu podziękujecie na swojej stronie internetowej, to następnego dnia będzie mieć 100 innych próśb fundraisingowych i po prostu się tego przestraszy i ma tego świadomość, że pokazanie się czasem z jakąś formą działalności po prostu się dla nich może skończyć źle. Mam też świadomość, że rynek w Polsce, chociażby społecznej odpowiedzialności biznesu, czy w ogóle zainteresowania firm działalnością dobroczynną, ma dwa oblicza. Trochę o tym mówiłem w moim warsztacie. I jest inne oblicze korporacji, inne oblicze jest małego biznesu. Z małym biznesem się często współpracuje jak z darczyńcą, bo współpracujemy z właścicielem. Z dużym biznesem współpracujecie z osobami, które nie zarządzają swoim majątkiem, tylko zarządzają majątkiem pewnej organizacji. To są zupełnie inne procedury, zupełnie inny sposób dotarcia. Okay. Staramy się formułować te wnioski. Czy w takim razie, jeszcze raz zadam pytanie, czy mała organizacja bez marki wielkiej może pozyskać pieniądze od biznesu, a jeśli tak, to od jakiego? Właśnie. Tu mam mikrofon, a to było pytanie do mnie, ja na nie odpowiem już krótko. Może, ale jeżeli zupełnie zmieni swój tok myślenia, nie będzie liczyć, że przekona ich wskaźnikami, może ich przekonać swoją ideą, bo po drugiej stronie też są ludzie. Jeżeli ci ludzie tę ideę poczują, to oni sami zostaną ambasadorami, fundraiserami. Dopiero wtedy te pieniądze się pojawią. Co na to Martyna, ty powiesz, zwolenniczka otwartego marketingu korporacyjnego? Powiem, że się zgadzam dokładnie. Nie, no bo to trudno, to nie ma jednej prawdy, tak? Moje doświadczenia są takie same, jak ty mówiłaś, ponieważ jak zaczynałam pracę w wioskach dziecięcych, to naprawdę wtedy nie była znana marka. Ja wiem, że to może teraz Państwu się wydaje niemożliwe, ale wtedy, jak dzwoniłam po firmach, wszyscy się pytali, jakie wózki dziecięce Pani sprzedaje, tak? Nikt nawet nie znał tej nazwy. A mimo wszystko udało mi się pozyskiwać darczyńców jako właśnie darczyńców korporacyjnych firmy. I ja nie powiem, że nie, ale powiem, że dużo łatwiej było i potem same firmy się do nas zgłaszały, kiedy właśnie mieliśmy znaną markę. Więc potem to już po prostu było tak, że trzeba było oddzielną osobę do tego zatrudnić, bo było tyle pracy przy fundraisingu korporacyjnym, więc ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Możemy dać mi tutaj, tylko proszę ten, ja poproszę ten, poproszę, tak, dziękuję. Bardzo proszę. Ich denke, die Herangehensweise, wie man ein Unternehmen kommt, unterscheidet sich extrem von einer kleinen Organisation zu einer großen Organisation. Denn wenn ich eine große Organisation habe, dann ist die Markenbekanntheit schon vorgegeben, da ist das Vertrauen bereits schon vorgegeben. Wenn ich jetzt eine kleine Organisation bin, muss ich ja erst sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt aber wiederum, dass ich als Fundraiser erst, und das ist auch der effizienteste Weg meines Erachtens, im eigenen Umfeld schauen muss, wer arbeitet, wer unterstützt mich und wer mein Unternehmen oder wer meine Unterstützer arbeitet in einem bestimmten Unternehmen. Und gemeinsam mit dieser Person gehe ich auf das Unternehmen zu. Das heißt, große Organisationen können das Telefonbuch nehmen, sich Organisationen raussuchen und dann akquirieren. Und bei den kleineren ist die Vorgehensweise anders, muss sie auch sein, weil die Ressourcen einfach nicht da sind, sich ein großes Acquisition anzueignen. Insofern unterscheidet sich das andere. Bardzo dziękuję. To ważne. Czyli jako małe jednak szukamy tego łącznika, a to, że mają to zaufanie wpisane już i wiedzę z zagranicy. Moje doświadczenie jest podobne, że najpierw zadzwoniliśmy w WF-ie, a za rok, dwa już dzwoniono do nas, ale tutaj to jest duża marka. Ja zapraszam Państwa do tego, do powiedzenia, co Państwo o tym sądzą. Tam Pani zupełnie w końcu. Bardzo proszę, już daję mikrofon, żeby wszyscy mogli słyszeć. Pytanie jak najbardziej, opinie jak najbardziej, niezgody jak najbardziej. Zapraszamy. Witam już teraz, bardzo skomplikowane. Ja mam takie pytanie, ponieważ spotkania, tak, spotkanie oczywiście, na spotkanie można iść i jak już się pójdzie na to spotkanie, to ja osobiście myślę, że to jest już, no, 75
99% sukces, ale dostać się na to spotkanie. Tu jest moim zdaniem największy problem. Wysyłając maile, dzwoniąc do korporacji, zazwyczaj posłowie w korporacjach poszli się odłożoną w słuchawkę. Po prostu. Maile wpadają w spam. Jak umówić się na to spotkanie? Bo przeprowadzenie spotkania, przynajmniej dla mnie osobiście, jest oczywiste, że trzeba je przygotować. Z konkretną ofertą, z konkretnymi pomysłami i rozmawiać na poziomie. Ale najgorszy problem to jest to spotkanie, umówić się na to spotkanie. Dobrze. Bardzo proszę, kto ma radę na pani? Jestem przeciwnikiem umawiania się w gabinetach w ogóle. Ja jestem za tym, żeby to robić przy stole, albo w kolejce po łososia, albo na żaglówce, albo biegnąc maraton i rozmawiając na starcie. Trzeba szukać okazji, kiedy ludzie są, nie grają swojej roli i są po prostu ludźmi, a nie są otoczeni asystentkami, biurkami, drzwiami i tak dalej. To oznacza wchodzenie w środowisko biznesu i posiadanie przyjaciół w tym środowisku, którzy nas przedstawią kolejnym. Zwykłe budowanie sieci. Zacznijmy od zrobienia sobie konta na LinkedInie jeszcze dzisiaj i znalezienia paru znajomych. Moja sieć 1000 znajomych, budowałem ją przez 8 lat, daje mi dostęp do 6 milionów ludzi. Tylko przez dwóch znajomych. I jak chcę się z kimś mówić, to zawsze najpierw tam szukam, kogo mam. I oni mnie tam zaprowadzają i otwierają mi drzwi i mnie tam ustawiają na tym krześle. I nie ma tego problemu. Nigdy. Dziękuję bardzo. Milion, czy chciałabyś coś dodać z punktu widzenia innego? Jak to odpowiedzieć na to pytanie jeszcze dodatkowo? Ich gebe Uwe dir recht, denn genau so gehe ich auch heran. Ich suche mir eine Person, die mich vorstellen kann. Oftmals gibt es, ich kenne es jetzt aus Deutschland, wir haben Unternehmerfrühstücke. Da teilen wir uns Interessen. Das heißt, wir gehen gemeinsam frühstücken bei der IHK und wir hören voneinander die unterschiedlichen Themen, die wir uns betreffen. Das heißt, wenn ich jetzt telefoniere, würde ich wahrscheinlich zwar sagen, ich komme von der Stiftung ABC, aber ich würde die Gemeinsamkeit, die wir haben, vorstellen. Zum einen die Gemeinsamkeit, aber gleichzeitig auch die Lösung. Aber das auch nur und das am effektivsten, wenn ich bereits den Türöffner mit angesprochen habe. Das heißt, vorab hat das Unternehmen eine E-Mail bekommen von einem Bekannten, der gesagt hat, du Peter, die Miriam ruft bei dir an, das ist eine gute Bekannte von mir, sie hatte da ein Anliegen an dich. Also da gebe ich dir 100% recht. Gerade bei kleinen und mittelgroßen KMUs ist das sehr wichtig, dass der Türöffner genutzt wird. Rozumiem, dziękujemy. Czyli mamy z tych dwóch wypowiedzi taki wniosek, że szukamy ludzi w innych sytuacjach, bo oni też są klaszczyncami i myślą inaczej, tylko w innej roli. Budujemy sieć i przedstawiamy się. Jeszcze jeden konkret mi tylko dodał. Zdradzam tajemnicę. Noble Bank ma w wielu miastach takie spotkania dla swoich klientów. Dodam tylko, że ludzie w Noble Banku, jak ktoś przynosi 100 tysięcy depozytu, to nazywają go spam. Bo oni mają klientów, którzy mają już 10 razy więcej. Byłem na takim jednym spotkaniu. Nagrodą w loterii wizytówkowej była tygodniowa wycieczka do Zanzibaru, na Zanzibar. I została przyjęta miłym uśmiechem, ale żadnej sensacji nie było. I jaki jest dla nas wniosek? Jeżeli się wkręcicie na takie spotkanie i przyjdziecie 15 minut wcześniej, to dostaniecie 10 wizytówek, których zdobywanie zajęłoby wam 2 lata. Przez 15 minut. Trzeba iść do nowego depozytu. Założyć sobie konto i przy okazji tych rozmów przejść delikatnie na temat tych spotkań. Ale nadal jest to budowanie sieci i tutaj Robert jest bardzo konsekwentny, co zresztą jest tak. Ja jeszcze na chwilę. Bardzo proszę. Natomiast będziemy powoli kończyć obszar korporacyjny i damy część głosu jeszcze sali, ale najbardziej. Szukajcie nowych rozwiązań. Nowe rozwiązania są nowe, dlatego że są nowe i są fajne. Mamy przykład bardzo wielu kampanii, które miały świetne produkty, świetne marki, natomiast nikt nie chciał zauważyć. Odbijali się, brzydko mówiąc, od każdego dziennikarza, od każdej większej korporacji. Okazało się, że dla nich tą odskocznią był monotematycznie crowdfunding. W momencie, kiedy pokazali się, wyszli do ludzi, nagle nie wiadomo dlaczego zrobiła się bańka,
która rosła, rosła, aż zauważyli dziennikarze branżowi, mass media, pojawili się sponsorzy, pojawili się ludzie, którzy chcą sfinansować całość, pojawili się inwestorzy znikąd. Tylko dlatego, że ci ludzie wykorzystali zupełnie inne narzędzia niż do tej pory. Nie pukali od drzwi do drzwi, a skorzystali z metody, jak wydaje się. Ale też rozumiem, że mówisz, że trzeba jakiś anturaż, wizerunek wokół projektu, promocję, po prostu robić innymi kanałami tak, że w sytuacji dzisiejszych mediów użyłeś takiego sformułowania bańka, ona czasem jest pozytywna, czasem negatywna, ale jednak, że to się wszystko zbuduje i ktoś będzie wręcz chciał. Wiesz, nieważne jak mówią, byle mówili, tak? Zawsze znajdą się tacy, którzy skrytykują, natomiast no, bańka sprawia, że wszyscy mówią. A to się przekłada później na efekty, nawet po kampanii, tak? Bo kampania kampanią, natomiast to wy później będziecie budowali swoją markę i te wasze 5 minut, ta bańka, należy ją jak najlepiej wykorzystać. Dziękuję. Czy jest jakieś pytanie od Państwa z sali? Czy jakaś uwaga, czy jakaś niezgoda na to, z czym się wiąże pozyskiwanie funduszy od firm dla organizacji? Tutaj Pani w drugim rzędzie. Mówiliście Państwo o tym, że NGO nie powinno być... Mówiliście Państwo o tym, że NGO nie powinno być taką agencją... Bliżej może. Że NGO nie powinno być taką agencją, która robi jakieś reklamy. Proszę powiedzieć jeszcze raz, bo po prostu nie słyszą inni Państwo. Już, tak? O, teraz słuchajcie. Mówiliście Państwo o tym, że NGO-sy nie powinny być taką agencją reklamy, agencją PR-ową, że od tego są inne firmy, tak? Więc w takim razie czego mogą oczekiwać sponsorzy od NGO-sów? Zapraszam. Czyli poprosimy, żeby ten bliżej jednak trzymać. Jakiś grubszy mówię. Tak. Drodzy goście. No na przykład firma Glaxo jeździ do lasek i malują huśtawki dla niewidomych dzieci. Jest to dla nich trochę oderwanie się od świata, w którym liczy się tylko sprzedaż. Czyli firma daje tym ludziom poczucie, że dzielą się tym, co mają. W tym wypadku czasem, ale też pieniędzmi. Ludzki aspekt życia korporacyjnego, które czasem jest okupione dużą ceną. Jedna z korzyści. Korzyści, ale czy większe sytuacje wtedy się wiąże z pieniędzmi, bo wolontariat pracowniczy w korporacjach jest w tej chwili szalenie popularny i wszyscy by chcieli przyjść i pomalować huśtawki, bo po prostu chcą znaleźć bardzo pożyteczne zajęcie dla swoich pracowników. Wiem, o czym mówię, pracowałam 10 lat w korporacji i to jest bardzo modne, ale nie wiąże się, dla niektórych organizacji zbawienne, a dla niektórych organizacji jest wręcz zabójcze, bo muszą organizować czas pracownikom firm. Teraz pytanie, czy to się łączy w tym modelu z pieniędzmi, czy nie? Może ja wyznam prawo. Ja powiem wam, jak jest naprawdę. Przyszli do mnie rok temu, byli już obecnie fundraiserzy Fundacji Anny Dymnej. Po zajęciach na konferencji byliśmy już sami troje czy czworo pokoju i mówią tak. Robert, to dobrze, że nie uprawiacie takiej propagandy sukcesu. Ten cały CSA, to my to sprawdziliśmy, ale tego nie ma. Mają rację. No, bo niestety liczy się w dzisiejszych czasach. Najpierw sprzedaż, potem sprzedaż, a jeszcze na końcu najlepiej sprzedaż. No i co my na to poradzimy? Na końcu liczy się jednak relacja ludzi. Jeżeli, no nie wiem, najlepiej mieć mamę prezeska dużej firmy, wtedy to jakoś działa. Zapisać tą mamę. Jak ktoś ma dużo mężów i wszyscy byli sami firmy, to jakoś tam łatwiej wtedy, no ale co tu dużo mówić? Powiedziałeś, że relacje, ale staram się i też zaraz naprawdę będziemy kończyć o tym korporacyjnym, ale odpowiedzieć Pani, żeby Pani się czuła usatysfakcjonowana. Ktoś jeszcze raz o tutaj, prosimy bardzo. Ja mogę powiedzieć taki przykład z Inspira z ostatnich dwóch miesięcy. Próbujemy zachęcić firmy prokolejowe do tego, żeby
powołać w Polsce koalicję na rzecz rozwoju kolei. I rozmawiamy z różnymi prezesami, dyrektorami marketingu. I czego oni oczekują? Oni oczekują zmiany polityki transportowej kraju. To znaczy równych sprawiedliwości oczekują. To znaczy, żeby na przykład konkret środki na drogi i środki na kolej szły w relacji 50-50, a nie jak jest teraz 80-20, czyli 80% na drogi i 20% na kolej. Mimo że Komisja Europejska czegoś innego oczekuje. Jak ja w Katowicach usłyszałem od takiego dyrektora konkretu, to on taki konkret. On oczekuje ode mnie ostrego celu, który jesteśmy w stanie jako organizacja kampania Tiry na Dole zrealizować. Słucham, ostry cel. No właśnie taki ostry cel konkretny. No wtedy nie jesteśmy agencją, albo próbujemy, jest to bardzo trudne w ogóle. No jak to zrobić? Zmienić politykę transportową w kraju, która jest nakierowana jednak na kwestię prosamochodową. Zostanie ministrem już. Tak, to myślę, że kiedyś. Ale tutaj czytam z tego, co mówi Rafał, dla Państwa taki wniosek, że szukać partnerów w obszarach merytorycznych, gdzie jest Wam po drodze. Po drodze z Waszą misją. I wtedy oni oczekują od Pani też tej korzyści merytorycznej. Tak? A o tą agencję reklamową to chodzi głównie o to, z mojego doświadczenia, żeby przestać się rozmieniać i organizować eventy dla firm, tylko zrobić event, jeśli Państwo uważają, że to służy realizacji misji. Nie rozliczać się z każdej złotówki, tylko powiedzieć, że są Państwo sponsorem pewnej inicjatywy. Za to, że są Państwo sponsorem, wspierają Państwo cel, na przykład zarobić nam w wysokości 30, 50, 100 tysięcy złotych w zależności od organizacji, mają Państwo szereg korzyści i benefitów, ale to właśnie mogą Państwo zyskać za te 100 tysięcy, a nie będziemy rozliczać się co do złotówki. To my narzuciliśmy firmom, tak jest moja obserwacja po 10 latach pracy na tym rynku, to my narzuciliśmy firmom ten sposób błagalnego rozliczania się i finansowania trzech eventów w ramach pewnej inicjatywy, które może przynieść jakiś skutek. My chcemy realizować nasze rzeczy, a oni mogą do tego przyłączyć się, przykleić etykietę, że są w tej walce. I jeśli znajdzie się biznes, któremu jest po drodze, nie zawsze tak jest, NGO-sami, że biznesowi jest po drodze, to tym lepiej. Ja jeszcze na sekundkę oddam właśnie Martynie, bo tutaj chciała coś dodać i będziemy może powoli później pytanie i zamykać już korporacyjne, bo widzę, że czas nas. Ja jeszcze tylko powiem tak, że jeżeli Pani chce wiedzieć, czego oczekują, to trzeba ich spytać, a tego się nie da zrobić inaczej niż poprzez rozmowę. Bo ja na każde spotkanie jestem przygotowana i mam swój pakiet korzyści podzielony na wizerunkowe, sprzedażowe i tak dalej. Natomiast zawsze pytam firmę, czego oczekujecie i oni zawsze wymyślą coś innego, czego nie ma, bo ja tego nie wymyślę, bo ja nie wiem, jakie są ich plany, jakie strategie i tak dalej, cele. Więc zawsze warto rozmawiać i być elastycznym podczas każdej rozmowy. To jeszcze podam Wam przykład, co działa w takich ofertach sponsorskich. Czyli Krakowskie Biuro Festiwalowe na naszej konferencji opowiadało raz taki przykład, Pani Dyrektor. Poszliśmy do Plus GSM prosić ich o odnowienie współpracy, jak co roku. Dajcie nam pieniądze na wianki, na wiśle, na dwa wery, pod dwa wery. No i przedstawiliśmy jak zwykle ofertę sponsorską, ekspozycja loga tu, tam i tam. Oni na to mówią, co to w ogóle jest, to jest nuda. Nas męczy to wyświetlanie naszego loga, mamy tego dość. Jak będziemy chcieli, to sobie kupimy reklamę i koniec. Oczekujemy oferty, która nas powali, zainteresuje. Trochę się zmartwili, wrócili do biura, zaczęli ciężko myśleć i po tygodniu wrócili z nową ofertą. Strefa ciszy plus GSM. Jak przychodzi 100 tysięcy ludzi na jedno miejsce, powstaje taki hałas tłum, że na przykład kiedy dziecko się zgubi, nawet gdy ma telefon, to i tak się nie dodzwoni, bo nic nie słyszy. A więc co 50 metrów zbudujemy kabiny, gdzie można wejść i porozmawiać spokojnie. Mhm. Wow, macie te pieniądze. Fajny przykład.
fajne takiego myślenia pozastandardowego. A więc jak zobaczycie, że macie tą ofertę pierwszego typu, to ją wywalcie i zróbcie od razu tą drugą i idźcie z tą drugą. Przynajmniej powiedzcie na spotkaniu, że już widzicie, że to jest co innego i wejdziecie zawsze. Tam jeszcze proszę pytanie pani na końcu i już będziemy przechodzić do, myślę, równie palącego i gorącego tematu tarczyńców indywidualnych. Chciałabym zadać szybkie pytanie odnośnie współpracy korporacyjnej. Reprezentuję Instytut Lecha Wałęsy, który poza tym jest grantem Instytutu. Zajmujemy się wspieraniem państw, których przemiany demokratyczne dopiero się rozpoczynają. Promujemy Solidarność Prawa Człowieka. I jednym z naszych z państw, które promujemy i które wspieramy, jest Tybet. Problem z Tybetem jest taki, że pieniędzy na Tybet nie da, dlatego że większość firm współpracuje. Poprosiłabym o konkretne pytanie, dobrze? Konkretne pytanie jest takie, jak pozyskiwać pieniądze na państwa lub na inicjatywy, które, nie wiem, w skali światowej są skazane na niepowodzenie właśnie, dlatego że tacy wielko ludzie jak Chiny na przykład panowują świat. Co zrobić w takim przypadku? Gdzie szukać tutaj jeszcze nas? Ja naprawdę bardzo poważnie, że to jest pytanie na tutaj. Przepraszam panią bardzo, bo wierzę, że to jest bardzo ważne i dla mnie to jest to ważne. Ale tak jak mi to podpowiedziała Martyna, jest to case, który możemy też równie dobrze rozpatrywać poza tą salą. Pozwoliłam sobie wziąć tą rolę strażnika. Chcecie państwo znaleźć odpowiedź na pytanie, co ta organizacja oznacza pozyskiwanie źródeł z biznesu. Pewnie oznacza takie dylematy, o których mówiła pani. Także ja pozwolę. Na pewno Martyna i Fania mogą dać zniżkę na konsultację. Tak, ja również. Dziękuję. Dziękujemy. Przepraszam panią bardzo, to nie jest tak, że tutaj jakoś nie chcemy, ale weszlibyśmy w dyskusję zupełnie na to. Wrócimy do pani z tym. Dziękuję. Pan jeszcze. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki problem związany z tym, że fundacje wydaje mi się, że nie wykorzystują swoich kontaktów, te, które już posiadają. To, co teraz robię, jakby pozyskując finansowanie dla swojej inicjatywy, to ja po prostu nimi handluję. Tak? Że ja wiem, że jeżeli mam mocniejszego partnera, to słabszy też mi pomoże, tak? Żeby się pokazać po prostu, więc nie należy też handlować, cierpieniem, ale również tym, co posiadamy niematerialnie, czyli a z tego, co jeszcze zauważyłem, to jakby fundacje nie chcą się dzielić tym, co mają, swoimi kontaktami. Inna fundacja może dać też coś od siebie, tak? Więc chodzi o takie stowarzyszenie tego, jak sobie można nawzajem pomóc. Czyli wspólna jakaś praca, tak? Czy wymienianie się kontaktami, polecanie? Tak, to jest taki handel, który pomaga w pozyskiwaniu środków, a fundacje i stowarzyszenia nie chcą oddawać tego, co sobie wydreptali, a mogą zyskać dużo więcej, moim zdaniem. Poruszył pan bardzo ważną kwestię braku dzielenia się i zarówno w indywidualnym fundraisingu, to jest rzeczywistość polska. Myślę, że bardzo słusznie. Natomiast Miriam powiedziała, że chciałaby chyba jeszcze na to pytanie pani odpowiedzieć, tak? Poproszę mikrofon, bardzo poproszę mikrofon. Obrócenie mi, dziękuję. Ja, ich wollte die Frage nicht unbeantwortet lassen, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht geht, gibt es nicht. Ich behaupte jetzt auch mal, dass wenn wir spenderorientiert denken, das heißt, es wird immer jemanden geben auf dieser Welt, vielleicht ist nicht das Polen, aber es gibt vielleicht in Nachbarländern auch eine Organisation oder auch Privatspender, was ja auch der gute Übergang wäre, Personengruppen, die eine Affinität für das Thema Tibet geben. Das heißt, als Fundraiser ist es dann Ihre Aufgabe herauszufinden, wer beschäftigt sich mit dem Thema Tibet und dann jetzt nochmal auf Robert zurückzukommen, was biete ich diesen Menschen an? Das heißt, ich muss unterschiedliche Schubladen haben mit Angeboten, die dann jeweils aus meiner Zielgruppe abgestimmt sind. Also das ist peinlich, wer sich dafür interessiert, überhaupt nicht jetzt mal verstehen. Że to jest prawdziwe i tutaj możemy powiedzieć, że organizacje w Polsce międzynarodowe, które zbierają na cele związane z zagranicą, tak? To jest UNICEF, różne organizacje znajdują darczyńców.
zaproszeńców, WWF również, znajdują darczyńców, jest znacznie mniej, ale jednak są. Czy jeszcze jakaś złota rada ostatnia? Mamy szansę na ostatnią złotą radę. Co, z czym wiąże się wybranie fundraisingu korporacyjnego dla organizacji jako źródło finansowania? Pani coś mówiła, z czym się wiąże? Nie. Przepraszam. Ja myślę, że cały czas ostatecznie moja perspektywa jest taka, że wiąże się z odwagą i wiąże się, moi Państwo, z nastawieniem na to, że nie będzie cały czas pięknie. Pani powiedziała, że słyszy dźwięk odkładanej słuchawki. Tak, 20 razy będą Państwo słyszeć, 30, 50. Taka Państwa praca. Tak będzie. W pewnym momencie Państwo się nauczą, będą Państwo mieli relacje, szczęście, kontakt, ciężka praca i to się złoży, ale porażka jest wpisana, porażka tak rozumiana jest wpisana w ten zawód. Odmowa, tak? Czy powiedzenie nie teraz. Ja bym jeszcze dodał, że wiąże się, ja mam takie inspira dylematy, wiąże się z takimi dylematami na poziomie misji, służby i wartości, które gdzieś mamy w manifestie i pytanie, z którymi współpracować korporacjami, czy biznesem, czy firmami, a z którymi nie współpracować. I tutaj ciągle mamy rozmowy i dyskusje, które powodują, że no jest gorąco, to znaczy, że jest duża firma, która może dać pieniądze, no ale ona nam nie jest po drodze ideowo. I to są dylematy, które moim zdaniem są istotne z punktu widzenia korzeni trzeciego sektora i tego, do czego jesteśmy powołani, czyli do zmiany społecznej, bo która gdzieś jest, w której i w naszym działaniu te wartości są bardzo ważne. Tu są ciągłe te dylematy, z kim współpracować, a z kim nie. Dziękuję. Czyli zanotowałam, ja już będziemy kończyć, dobrze? No, dobra. Amerykanie nawet o tym nie piszą w podręcznikach, bo dla nich to jest tak oczywiste, że to by było głupio o tym pisać. Każda organizacja musi mieć gabinet. Gabinet, w którym jest cała jej chwała umiejscowiona. Po to właśnie Amerykanie robią sobie zdjęcia ze sławnymi ludźmi, żeby na tej ścianie w gabinecie to powiesić. Uświadamia sobie to człowiek, jak wejdzie do dobrego gabinetu w organizacji, na przykład u tego księdza Augustyńskiego, to on sam podaje człowiekowi kawę lub herbatę i te 3 minuty wystarczą, żeby podejść do zdjęć i zobaczyć, z kim on już się tu spotyka. I jak on wraca po tych 3 minutach, to już jest to inna osoba, ponieważ już wiemy, z kim mamy do czynienia. Czyli dokumentujemy to, co udało nam się osiągnąć i dalej tworzymy networki. Ten gabinet jest Wam potrzebny również do tego, żeby rozmawiać z Waszymi pracownikami w otoczeniu, które pokazuje, że ta organizacja coś znaczy. Jak jest taki gabinet, to ludzie są nawet dumni inaczej ze swojej organizacji. Zadbajcie o takie miejsce, przynajmniej na pewnym etapie rozwoju organizacji. Myślę, że to jest bardzo dobra rada, ale nie wykluczamy rozmawiania na łódce podczas biegu maratonu. Na pewno. Dobrze, przejdźmy do indywidualnego fundraisingu, bo to jest bardzo głęboki temat. Ustaliliśmy, bo ja w ogóle, przepraszam, nie zadałam tego pytania, ale wydawało mi się ono oczywiste, że wszyscy tutaj nasi goście, proszę skinąć głową, uważają, że warto wypracować te źródła. Prawda? To przebijało się tutaj podczas całej konferencji. Chyba nie ma nikogo, kto twierdzi, że powinniśmy przy jednym pozostać. To się bardzo przebijało. Dobrze. To wspaniale. To w takim razie, jeśli warto, to teraz z czym się wiąże dla organizacji pozyskiwanie darowizn od osób indywidualnych? Wiąże się z tym, że fundraiser jest pierwszym wpłacającym. Jak nie daje się przykładu, to oni w ogóle nie są wpłacani. Nie zgadzam się. Ja zawsze płacę. Jest mi z tym dobrze. Ja też, oczywiście. Ale nie można oczekiwać od fundraisera, że będzie darczyńcą własnej organizacji. Należy od niego oczekiwać. Absolutnie. Bez tego on jest niewiarygodny. To wspaniale. Że mamy różne zdania, pozostanę przy swojej. Ja byłam uczestnikiem takiej dyskusji na międzynarodowym spotkaniu WWF, gdzie było nas około 80 fundraiserów. I dokładnie sala się podzieliła na pół. Znaczy połowa mówiła,
tak, przecież to jest naturalne, jeśli my nie wpłacamy do nikt inny, a druga sala powiedziała, ja ciężko pracuję po 12 godzin w danej organizacji i wcale nie muszę dawać swojej tutaj zgody pieniędzmi. A która grupa miała lepsze wyniki? Nie wiem, powiem szczerze, nie do końca patrzyłam na portfolio tych osób. O jakiej kwocie w ogóle mówimy? To znaczy, na pewno jest to uwiarygodnienie, ja się zgadzam, że jest to uwiarygodnienie, natomiast moje zdanie jest takie, że nie powinno się tego wymagać. Ja uważam, że każdy fundraiser powinien przekazywać na charytatywne rzeczy 1% netto swojego wynagrodzenia i powinien wymagać tego od wszystkich swoich darczyńców na pierwszym etapie. Dobrze. Tak będziemy mieć szczęśliwą Polskę. Okej. Okay. W takim razie pamiętajmy, że wszyscy musimy wpłacać na Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, bo to jest ważne dla nas. Ja ale jeśli to jesteście stowarzyszeniem i żeby po prostu działać, to musimy być członkami. Obiecuję, że zapiszę się w końcu. Ja będę Roberta wspierał, ale nie dlatego, że jestem członkiem PSF-u, tylko dlatego, że się z nim zgadzam. Bo może już abstrahując, czy powinien pan rezerw wspierać swoją organizację, głównie... Ja mówię o swojej. No dobrze, to ja powiem, że powinien swoją, powinien inne. Bo taką mądrą rzecz, którą kiedyś powiedział, ja ją sobie zapisałem, zapamiętałem, że jeżeli my jako fundraiserzy nie jesteśmy też darczyńcami, to w ogóle wypadamy z obiegu. Czyli nie czujemy tej sytuacji, którą sami stwarzamy i nie zachęcamy. A odpowiadając na pytanie główne, czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać tego, że ludzie będą chcieli mieć wpływ na organizację, którą tworzymy. Z jednej strony są dobrze, z drugiej strony są z tym związane pewne zagrożenia. Ja powiem o tej dobrej stronie, bo myślę, że ona jest ważniejsza. To jest tak, że darczyńca jest inwestorem w naszą organizację. Jeżeli on nam przekazuje te pieniądze, to mógł z nimi zrobić wiele innych rzeczy. Mógł pójść do kina, na piwo, zainwestować w rynek akcji chińskich, kupić nowe zabawki dzieciom, a zdecydował się te pieniądze przekazać nam. W związku z tym powstaje pewien rodzaj odpowiedzialności przed nim, który się z jednej strony wyraża w transparentności organizacji, pokazaniu na co te pieniądze poszły, ale z drugiej strony wyraża się w tym, że my tą relację z nim traktujemy na serio. To znaczy, to nie jest dla nas osoba, właśnie firma, ok, dałeś kasę, dostaj sprawozdanie, spadaj na żywo, tylko to jest człowiek, którego my słuchamy, który może nam dać wiele cennych uwag dotyczących naszej działalności. To też, jak gdyby biorąc analogię ze świata biznesu, bardzo często się robi jakieś badania marketingowe, wydaje się dużo pieniędzy na różne analizy i zewnętrznych konsultantów, a firmy po prostu nie pytają swoich klientów, co oni sądzą o ich produktach, co oni sądzą o ich działalności. Więc tak naprawdę wasi darczyńcy, jako osoby najbardziej zaangażowane w waszą działalność, to jest po prostu wasze najlepsze źródło informacji o waszej pracy i jest to też najlepsze źródło weryfikacji, bo jeżeli się okaże, że pracujecie źle, to oni no, albo wam powiedzą, albo nie, ale zobaczycie to po prostu w momencie, w którym to zdarzenie biznes się od nich skończy. To będzie sprawa jasna. Wspaniale. Miriam, to proszę. Dziękuję. Ich würde meinen Herrn rechts und links von mir auch recht geben. Und zwar gibt es oftmals Umfragen auch bei großen Organisationen in Deutschland. Die fangen erstmal ihre eigenen Organisationen an zu fragen, würdet ihr an uns spenden, an deine eigene Organisation? Und ich denke, Fundraising bedeutet Beziehungsarbeit. Und wenn man als Fundraiser nicht an seine eigene Mission glaubt, und wenn man Fundraising als Job sieht, von 8 bis 5, dann ist man da nicht nachhaltig aktiv und vielleicht auch nicht gut aufgehoben. Denn Fundraiser engagiert sich über das eigene Maß hinaus. Und daher denke ich, es muss ja nicht unbedingt eine Geldspende sein, aber es kann ja auch dazu sein, dass man Türen öffnet und sein Umfeld mit involviert. Und das ist eigentlich Fundraising und das ist auch so ein Startpunkt, wo man loslegen kann, um Privatspender auch mit einzubeziehen, neue Spender zu gewinnen. Powiedziałaś, Miriam, właśnie o tej relacji i fundraising indywidualny jest relacją. Relacją z dużą ilością osób. Żeby był dla organizacji efektywny, duża ilość darczyńców powinna do Państwa przyjść. Ja mam cały czas do Państwa pytanie, żebyśmy dawali tutaj naszym gościom konkretne rady. Z czym się wiąże? Co muszą zrobić, żeby uruchomić to źródło pozyskiwania funduszy?
No to ja powiem w ten sposób. Zadajcie sobie pytanie, czy jesteście w waszej organizacji w stanie oddać chociaż część decyzyjności ludziom. To będzie się wiązało z jednej strony z budowaniem relacji, z drugiej strony będzie tworzyło też nie tylko kapitał w postaci gotówki. Bardzo często w crowdfundingu, bo dla mnie zbieranie pieniędzy od jednostek to jest crowdfunding, tak? To właśnie to jest przeze mnie tak rozumiana ta gałąź. Bardzo często należy sobie zadać pytanie, czy społeczność może mieć na coś wpływ. Bo ci ludzie potem będą zaangażowani, dużo chętniej dokonają wkładu na taką organizację, w której mogą, ich głos się liczy, w której mogą coś zaoferować od siebie. Nie tylko organizacja, statut, zgadzam się lub nie. No więc jeśli to jest zgodne z moim jakimś wewnętrznym głosem, wpłacam lub nie. Ale czy są jakieś elementy, które możecie, chociażby niewielkie, oddać waszym klientom de facto, tak? Jeśli takie rzeczy znajdziecie, darczyńcy zaangażują się, czy to w głosowaniu, czy to w jakimś walnym zgromadzeniu, zebraniu, dojdą wspólnych lub nie wniosków, natomiast na pewno w ten sposób dużo lepiej zbudujecie i skonsolidujecie tych ludzi wokół swojej organizacji. Będą czuli, że wnieśli coś, nie pieniądze, będą czuli, że wnieśli coś, co sprawi, że płacą. Oprócz pieniędzy, to jest bardzo ważne. Ja jeszcze, ponieważ patrzę na zegarek z przerażeniem, zostało mi 10 minut i naprawdę chciałabym, żeby Państwo mieli konkrety. Mówimy tutaj o bardzo ważnych rzeczach. Relacjach, wpuszczeniu, odpowiedzialności. Patrzę na Martynę i chcę konkretów, które znamy z naszej codziennej pracy w dużych organizacjach. Z czym to się wiąże? Infrastrukturalnie, tak namacalnie. Możemy sobie robić plany, ale musimy mieć... Ja chciałam powiedzieć bardzo przyziemnie, nie wiem, czy się wszyscy ze mną to zgodzą, ale dla mnie to też się wiąże z dużo większym budżetem inwestycyjnym na to i jednak pozyskiwanie funduszy od firm, tutaj głównie bazujemy na pracowniku i to są koszty pracownika, który to będzie robił. Natomiast pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych można bardzo dużo rzeczy pozyskać za darmo, jeśli chodzi o marketing, reklamę, ale za 0 zł się tego nie zrobi, tak powiem. Znaczy może komuś się udało, ale nie wiem wtedy, jakie miał targety, czyli jakie były wyniki tej kampanii, tych akcji, ilu pozyskał darczyńców i w jakim czasie, bo to jest oczywiście wszystko kwestia tego, jakie sobie założymy cele. Ale jeżeli cele są w krótkim czasie wysokie, no to ja nie widzę innej możliwości niż właśnie zainwestowanie pieniędzy jak. Bardzo przepraszam, bardzo to było ważne. Ja już Rafałowi, dobrze? Pani Karolino, Rafałowi oddam. Proszę. Czy chciałeś w tym temacie, czy inny? To znaczy tak, jedna rzecz. Moim zdaniem pozyskiwanie darczyńców indywidualnych wiąże się z takim terminem, który nie jest obecny zbyt mocno w dyskusji w trzecim sektorze, a który nazywa się zakorzenianie. Uzyskiwanie dzięki fundraisingowi indywidualnemu mandatu społecznego do prowadzenia takiej czy innej zmiany społecznej. Bo często moim zdaniem brakuje nam tego mandatu. My sobie wymyślamy różnego rodzaju pomysły, wizje mamy, idee. Chcemy wprowadzać jakąś zmianę w Polsce. Natomiast brakuje nam mandatu społecznego, ludzi, którzy stoją za nami. I ci, którzy wpłacają pieniądze, nawet złotówkę, dwie, no wiążą się dla mnie bardzo mocno z tym właśnie procesem związanym z zakorzenianiem organizacji. Wtedy organizacja jest silniejsza i ma dużo więcej mocy do zmieniania układu sił w jakimś swoim obszarze, do którego jest powołana. Więc warto brać pod uwagę sobie ten element, myśląc o rozwoju tej części pozyskiwania funduszy w organizacji. Robert, zaraz, teraz pani Karolina, Robert i będziemy jeszcze do konkretów wracać. Ja chciałam nawiązać do tego, co mówiła pani Martyna o tych kosztach. Znaczy jakby taką ostatnią akcją fundraisingową, która jest dosyć popularna, jest ALS Ice Bucket Challenge, tak? Który był zorganizowany, wydaje mi się, że praktycznie bez kosztów, tak? No takie mam wrażenie, przynajmniej się taki odnosi. Widziałam, że jakby
przez to, no wiadomo, że jakby doszło do dużego wpływu pieniędzy, tak? Więc chodzi o, jakby chciałam, mówiąc, do czego dążę. Chodzi mi o to, że to jest takie jednorazowe pozyskanie jakby dużej ilości darczyńców i wtedy właśnie musimy jakby opowiedzieć tym ludziom, tak, że dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy i co my z tym zrobimy i czy w ogóle jakby ludzie mogą od nas tak wymagać tego i powinniśmy im pokazać, co zrobiliśmy za te pieniądze, za to, że oni oprali się wodą, tak, z wodem. I też tutaj takie, jakby to może do takiego ogólnie fundraisingu, że niektóre akcje mogą zostać źle zrozumiane, ponieważ ludzie oblewali się wodą jakby bez tego celu charytatywnego, tak? Przy takich masowych akcjach fundraisingowych, które są jakieś wirusowe, że musimy właśnie uważać na ten aspekt, no, niezrozumienia, tak? Pani dobrze zauważyła, że to była jednorazowa rzecz, duża i wątpliwie na pewno mam ten, goście uważają, że promowanie tego, oczywiście media społecznościowe grają swoją rolę, ale promowanie tego na 100% kosztowało pieniądze. Ja osobiście zalecam skoncentrowanie swojej uwagi na tarczyńcach regularnych, ale nawet jeśli powstanie taka duża grupa, to również pani będzie musiała mieć pewne pieniądze, żeby później się z tą grupą regularnie kontaktować. To też często jest tak, mamy jakąś grupę darczyńców, świetnie, wpłacili nam pieniądze nawet przez SMS, zostawiamy ich sobie i to nie działa. Ja już Robert powiesz. Ale ja tylko adwokat tutaj. Ale bardzo, a słuchajcie, naprawdę do uznania, bo musimy szanować czas, ja bym chętnie stosowała pomoc rodziny. To jest adwokat ma swój plan. 30-sekundowa rada, bo mamy dawać konkretne rady. Jeżeli mają Państwo dużą grupę darczyńców dookoła swojej fundacji, to należy stworzyć im jakieś osobne poczucie tożsamości. Nadać im jakąś ramę, zrobić dla nich jakiś klub, dać im jakieś karty, sprawić, żeby byli jak najbardziej z Państwem związani. I to jest jeden z tych elementów, który na pewno się Państwu przyczyni. A teraz podam konkret, który jest bardzo konkretny. Czyli jest w Anglii profesor Adrian Sargent, który jest największym badaczem fundraisingu na świecie. I on w jednym z badań doszedł do takiej konkluzji. Jeżeli podziękowanie za wpłatę następuje później niż 48 godzin po jej dokonaniu, to prawdopodobieństwo kolejnej wpłaty spada czterokrotnie. To oznacza to, że wasza darczyńca raczej już nie będzie. I teraz w tej chwili mamy stażystkę w Krakowie w naszym biurze, która ma tylko jedno zadanie. Wpłaca kolejnym organizacjom codziennie kilku małe kwoty, od 1 do 5 zł i sprawdza, co się dzieje dalej. I tabelka ma już kilkadziesiąt rekordów. Otóż podziękowanie inne niż potwierdzenie operacji bankowej ma jakieś 15% organizacji w Polsce. To w czasie dużo dłuższym niż 48 godzin. Tak. Starza się rok czeka. Dotpay i koniec. Nawet u Anny Dymnej nie dostaje się podziękowania innego niż dotpayowe. To jest ogromna strata i tu łatwo się wyróżnić. Kto jest liderem wdzięczności, będzie też liderem fundraisingu. Rada jest taka, ja ją podsumuję i dodam coś od siebie, a potem bardzo chętnie zapytam Miriam jeszcze o radę dla nas. Budujmy relacje i jeśli uruchamiamy fundraising indywidualny, to zaplanujmy go od początku do końca. To znaczy wiedzmy, że będziemy musieli podziękować, wysłać list, zadzwonić, poinformować dalej, budujmy tą relację i wyliczmy ją w pieniądzach. To nie są tylko miłe wysyłania maili, to jest konkretny program. I potrzebny jest do niego budżet. Miriam, czy możemy Ciebie zapytać, z czym dla Ciebie, jakie są rady, jeśli ktoś, bo tutaj wspomnieliście też o dużej grupie darczyńców. Nie wiem, czy dużo osób na tej sali ma dużą grupę darczyńców, ale jeśli ktoś by chciał jednak zacząć budować tą dużą od malutkich kroków, to z czym powinien się liczyć, uruchamiając fundraising indywidualny? Da sind wir wieder bei der Diversifikation. Also welche Maßnahmen wende ich an? Ich habe mein Fundraising-Mix. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Tools, aber nicht jede Maßnahme ist ja entsprechend für die Zielgruppe. Man muss dazu sagen, es gibt Organisationen, die sind KMOs. Das heißt, denen fehlt dieser Grad oftmals der Professionalität, der Kapazitäten. Dann gibt es die Größen, die natürlich Attacke investieren können und am Schluss geht es auf den Spender. Wenn ich jetzt mal auf die KMOs blicke, dann ist mein Ratschlag konkret in dem Umfeld der eigenen
Spender der bisherigen Spender zu schauen und darüber Multiplikatoren zu gewinnen. Das war das Beispiel von Greenpeace vorhin. Das heißt, man fängt an der Graswurzelebene an. Man beginnt, also Grassroots ist hier der Begriff, man beginnt wirklich von bottom up. Und als Fundraiser ist man dann selbst Motivator, man inspiriert und man überträgt sozusagen die Verantwortung auf die Multiplikatoren, dass die auch neue Motivatoren und Spender sind. Und das ist eine andere Art von Fundraising. Man kann natürlich auch Mailing-Grants anschreiben, aber der Gewinn bei Privatspenden über diese Art ist, dass eine Teilhabe geschaffen wird. Und so eine tief und innige Beziehung besteht, die so leicht nicht mehr zustande ist von der Organisation. Tak, to jest wszystko rzeczywiście bardzo prawdziwe i rozumiem, że jak zwykle obowiązujące dla wszystkich rynków, bo to nie jest tak, że tam inaczej działa, w Niemczech, a u nas inaczej. Czy jeszcze jedno zdanie, co trzeba mieć, żeby tę relację zbudować? Bo to, że my tę relację musimy budować, to jest jasne. Co jeszcze oprócz budżetu, przewidywania, planowania musimy mieć, żeby mieć te darczyńcy? Ganz klar, Budget ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist ein Case of Support. Also sprich, für was will ich überhaupt Geld? Wenn ich keine Projekte definiert habe, wenn ich keine Zielsetzung habe, weiß ich auch nicht, wer meine Zielgruppe ist. Und wenn ich dann wirklich auf einen Spender zugehe, muss ich ganz klar sagen, innerhalb von 20 Sekunden, was will ich von mir, für was will ich das und wie viel brauche ich? Und wenn ich diese Fragen für mich selbst beantworten kann, dann ist ein Fundraising auch gar nicht möglich. Ja tylko dodam, że my ad vocem, że u nas uczymy robić to 7 sekund. Chciałabym dodać, że jeszcze warto mieć wiedzę o darczyńcy, bo jak podaję taki przykład, tak jak na rynku chociażby napojów i Coca-Cola i Sprite i Red Bull znajdą swoich klientów, tak samo na rynku darczyńców indywidualnych każda organizacja może znaleźć darczyńców. Tylko trzeba wiedzieć, do kogo się zwrócić, jak zbudować ten profil darczyńcy i dla każdego się znajdzie miejsce. I to nie jest tak, że są organizacje, które kompletnie nie mogą tutaj pozyskiwać funduszy. Ale żeby wiedzieć, jak właśnie pozyskiwać tych darczyńców, to trzeba wiedzieć, do kogo mówimy i co im powiedzieć. Więc warto nad tym się zastanowić na początek. Przepraszam Państwa, czas dobiegł końca, nieubłaganie. Nawet nie pytam Państwa, czy są Państwo chętni dłużej rozmawiać, bo wszystko dalej tam po prostu się poukłada inaczej. I żeby podsumować to, bardzo ważne dla mnie pytanie. Bardzo proszę każdego z Was, drodzy goście, o powiedzenie, jak Waszym zdaniem, z Waszego doświadczenia jest procentowo, konkretnie, mniej więcej model finansowania organizacji, mówiąc w procentach, dajmy na to x procent, indywidualni, instytucjonalni, korporacyjni. Do jakiego modelu organizacja powinna dążyć, wychodząc z modelu, który opisał Rafał, dzisiaj rano 99% grant. Także po kolei poproszę, ale dosłownie jedno zdanie. Procent i dziękuję. No, ja bym chciał marzę o 50% z indywidualnych, 30 instytucjonalnych, 10 działalności gospodarczej i 10 biznesowych relacji. Ja bym musiał strasznie wymyśleć w sposób nienaturalny, więc odpowiem troszkę niezgodnie z szablonem. Moim zdaniem organizacja powinna pokrywać koszty swojej działalności statutowej z prywatnych darczyńców i z jak najbardziej stabilnych form kapitału żelaznego i ludzi, którzy są z organizacją związani. Natomiast jeżeli ma jakieś ekstra pomysły, ekstra projekty, to robić na nie ekstra zbiórki z grantów, z jakichś innych źródeł finansowych. Ich muss auch sagen, das ist für jede einzelne Organisation zu beantworten. Insofern würde ich die Frage anders beantworten, und zwar, dass 10% meiner Spenden, dass 90% meiner Spendeneinnahmen von 10% der Spender ausgemacht werden. Wenn diese 10% der Spender sind meist Großspender.
aber ich brauche ein gutes Portfolio. Das heißt, mein Großspanner sind Unternehmen, sind Privatpersonen und dann kommen auch noch Privatspanner dazu. Also ich würde mich jetzt da nicht festlegen wollen, finde aber die Diversifikation richtig, aber jetzt im Prozentsatz Ale dywersyfikacja jest najważniejsza, tak? Ja mówię to samo co Miriam, dziękuję bardzo. Ale nie podajesz konkretnie, dywersyfikacja jest ważna. 90 i 10. To ja się nie wyłamię również. Taki model działa u nas w crowdfundingu. Wiemy, że jednorazowa kwota jest dobra, ale jest jednorazowa. Natomiast przy 90% z klientów indywidualnych nie dość, że została dokonana wpłata, to jeszcze mają klienta na lata. Ja bym powiedziała, żeby dążyć do 80-20, czyli 80 indywidualnych, 20 od firm. Natomiast nie wiem jak zresztą, bo czyli od tych instytucjonalnych trudno się tu wypowiadać. Ale jeżeli chodzi o fundraising sam, o pozyskiwanie funduszy z fundraisingu. Dziękuję bardzo. Ja to dodam, że z moich doświadczeń z organizacji zagranicznych, które obserwowałam, 60-70% wpływów jest od darczyńców indywidualnych, drugi kawałeczek od pomocy publicznej, a organizacje, które nie są być zależne od firm, od 4-10% źródeł finansowania pokrywają od firm. Drodzy Państwo, czy jesteście Państwo przekonani, że warto uruchomić różne inne źródła finansowania niż tylko granty? Proszę Państwa, padało tutaj często dobrze, świetnie, ale skąd mamy pieniądze, o tym zaraz. Proponuję teraz 10 minut przerwy, ale naprawdę 10. Proponuję wziąć sobie coś do picia i będziemy się teraz dzielić na dwie grupy. Ja poproszę